To jest program Fact Life. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a z nami jest już Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący komisji, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panie pośle, gdzie się podziewa projekt ustawy konsolidującej finanse publiczne, ten zapowiedziany przez premiera? Myślę, że to bardzo duża praca przed nami, ale myślę, osobiście to powiem, nie wypowiem się oczywiście za formację całą. Konsolidacja finansów publicznych jest potrzebna, niemniej jednak też nie powinniśmy jej rozumieć jako skonsolidowanie całości finansów publicznych, wszystkich funduszy, bo też mamy takie często wyobrażenie, że wszystko powinno się znajdować właśnie w budżecie państwa. Nigdzie na świecie nie ma takiej sytuacji, aby każdy wydatek państwa znajdował się tylko i wyłącznie w budżecie państwa. Znajdują się te pieniądze w różnego rodzaju funduszach, które najczęściej zajmują się w tym najbardziej profesjonalnie, dlatego też to nie jest to nic specjalnie wyjątkowego, jak patrzeć na fundusze, na finanse międzynarodowe. Podobna formuła istnieje w całej Europie, zresztą nie tylko w Europie. Ale jak najbardziej konsolidacja powoduje też to, że to, na co niektórzy zwracają uwagę, a więc przejrzystość, może być rzeczywiście większa, bo wtedy nie trzeba sięgać do innych sprawozdań, choćby finansowych. No właśnie, pan premier zapowiedział to pod hasłem, że rząd nie ma nic do ukrycia, tu cytat, aby uporządkować system finansów i jeszcze bardziej podkreślić, że nie mamy nic do ukrycia, mówił Mateusz Morawiecki. A skąd ten nagły pociąg do transparentności? No, transparentne finanse publiczne są przynajmniej w teorii od zawsze. Ja tutaj nie chcę mówić o poszczególnych... W teorii. Ale proszę. Mówię w teorii. W teorii tak, ale transparentność nie sprowadza się, pani redaktor, szanowni państwo, jeszcze raz powtórzę, do tego, żeby wszystko znajdowało się w jednym dokumencie, bo dzisiaj choćby sam budżet państwa jako dokument jest strasznie opasły, tak już mówiąc takim językiem mało eleganckim, a wprowadzenie wszystkich wydatków do tego budżetu w żaden sposób też nie doprowadzi do zwiększenia jego transparentności. To jest sztuka rzeczywiście, którą posiada niewielu, aby umieć przeczytać cały system finansowy państwa w tej rozciągłości, począwszy od budżetu państwa poprzez choćby budżety poszczególnych funduszy, których są dziesiątki, ale to nie jest tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem, domena Polski, to jest domena wielu państw europejskich, nomen omen również samej Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, szanowni państwo, że tego typu fundusze, myślę o wydatkowaniu pieniędzy, również w samej strukturze Unii Europejskiej są, nie chcę powiedzieć wyprowadzane, bo to w Polsce raczej pejoratywne stwierdzenie w zakresie finansów, ale są wyprowadzane też do innych funduszy. Nie wszystko znajduje się w jednym dokumencie. Sztuką jest rzeczywiście stworzyć tak dokumenty, żebyśmy je umieli przeczytać i potrafili je czytać. I to rzeczywiście jest wskazanie, które jest dla nas jako polityków, myślę, bardzo ważne. To chce pan powiedzieć, że to, co mówił pan premier Mateusz Morawiecki, to nie oznacza, że na przykład ten fundusz covidowy kontrowersyjny, czy też fundusz modernizacji sił zbrojnych trafi do budżetu? Czy on jest kontrowersyjny? Ja myślę, że on nie jest kontrowersyjny, pani redaktor, bo dzięki funduszowi choćby covidowemu w Polsce zostało uratowanych kilka milionów miejsc pracy, więc ktoś, kto by był przeciwny temu funduszowi, myślę, że no zderzyłby się raczej z chyba z negatywną oceną tego. Jeżeli mówimy choćby o funduszu na budowę naszej armii, to fundusz wprost celowany, zresztą tak jak wszystkie inne one. I myślę, że kontrola tego funduszu paradoksalnie jest łatwiejsza dla osób, które są tym zainteresowane. Jeszcze raz powtórzę, zgromadzenie wszystkich tych funduszy, jest ich kilkadziesiąt w Polsce, i wrzucenie do jednego bardzo, ale to bardzo dużego dokumentu wcale, moim zdaniem, nie doprowadzi do sytuacji, w której ta przejrzystość będzie dużo większa. Sztuką jest nauczenie się czytać tego, co jeszcze raz powtórzę, również dla finansistów wcale nie jest łatwe. Rozumiem, panie pośle, ale to już kawa na ławę. Ja rozumiem, że te fundusze nie trafią do budżetu, że premier nie o tym mówił, tylko mówił o jakimś tam właśnie uporządkowaniu i nauczeniu się czytania. Nie, pani redaktor, ja mówię o sytuacji takiej na wprost, jak pani pyta. Pani mówi też o decyzji politycznej. Premier odpowiada i my jako parlamentarzyści odpowiadamy politycznie za pewne decyzje. Jeżeli on zostanie przygotowany, to zapewne będziemy je wprowadzać. Ale ja przestrzegam przed takim myśleniem. Mówię o pewnej praktyce funkcjonowania, że jeżeli coś by nawet się znalazło, mówię w sferze teoretycznej teraz, znalazło się wszystko w jednym dokumencie,
moim zdaniem wcale on nie będzie dużo bardziej przejrzysty jak te, z którymi się dzisiaj możemy spotkać, choć prawda jest taka, że w samej teorii choćby finansów jest takie założenie, że powinniśmy konsolidować te wydatki i myślę, że będziemy to realizować. Nie jest to panaceum na pewno na zrozumienie wydatków wszystkich i znalezienie każdej złotówki, które wydaje państwo. No dobrze, a pan jako parlamentarzysta, który będzie ponosił też odpowiedzialność polityczną za ten projekt, to co by w takim projekcie zawarł? Ja przede wszystkim część funduszy bym próbował urealnić i na pewno chciałbym pokazać znaczenie tych funduszy w ogóle dla państwa, bo my żyjemy często przeświadczeniem, że zostają wyprowadzane, mówię o obywatelach, że zostają wyprowadzane jakieś pieniądze nie wiadomo gdzie i ktoś w nie wiadomo jaki sposób się nimi posługuje. Więc jeżeli popatrzymy na przykład na Fundusz Pracy, popatrzymy na fundusz wspomniany covidowy, jeżeli popatrzymy na fundusz odbudowy w zakresie, nie wiem, choćby naszej armii, bo to jest de facto fundusz odbudowy polskiej armii po latach wielu, wielu zaniechań, które miały miejsce w poprzednich, wręcz bym powiedział nawet dziesięcioleciach w naszym kraju, powoduje to, że powinniśmy przede wszystkim się uczyć o tym, powinniśmy pozyskiwać dalszą wiedzę, a nie traktować funduszy jako coś, co jest złego, negatywnego, bo jeszcze raz powtórzę, taka formuła obowiązuje w bardzo wielu miejscach. Wie pan, panie pośle, skąd bierze się to wrażenie i to złe zdanie o funduszach? To, że pieniądze z tych funduszy są poza kontrolą parlamentarną, czyli poza kontrolą obywateli. Nie zgodzę się, bo pani redaktor, my akurat w Komisji Finansów, mówię to wprost teraz o Komisji Finansów, mamy sprawozdania dotyczące tych funduszy, mamy możliwość dotarcia do tych dokumentów. To też nie jest tak, że ktoś wyprowadza miliardy złotych poza budżet i nie ma żadnego dostępu do analizowania tych dokumentów. Tak postawiona sprawa, proszę mi wierzyć, jest postawiona fałszywie, bo my jako parlamentarzyści mamy do tego tytuł, możliwość sięgania do tych dokumentów. Co więcej, w jakimś stopniu też je nadzorujemy, bo mamy te sprawozdania przedkładane. Kiedy będzie projekt ustawy? Nie umie pani odpowiedzieć, bo nie będę jej gospodarzem. Będzie gospodarzem, wszystko na to wskazuje pan premier, więc myślę, że to jest do premiera bardziej pytanie. Ale myślałam, że jako przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, to ma pan jakieś sygnały w ważkiej sprawie? Oczywiście, że mam sygnały dotyczące pewnej pracy, ale nie jestem premierem, nie zamierzam, czy też nie będę wyręczał tutaj pana premiera. To on jest osobą, która prowadzi nasze prace. Myślę tutaj o zapleczu parlamentarnym, ale i również tym politycznym w zakresie uprawiania polityki przez rząd. Więc powiem otwarcie, nie będę odbierał przyjemności panu premierowi przedkładania tych dokumentów i komunikowania o nich. Trochę ironicznie to zabrzmiało, panie pośle. Nie, to nie brzmi ironicznie. No, szef, bo w taki sposób postrzegany jest premier, który kieruje pracami rządu, on przedstawia te dokumenty, więc broń Boże, żadna ironia w tym aspekcie, to jest uporządkowanie pewnego systemu pracy. No tak to wygląda w każdej firmie. Panie pośle, zostajemy w temacie pieniędzy, dużych pieniędzy, może nie bilionów złotych, tak jak to w tych funduszach, budżecie. Mówimy o miliardach, no, o bilionach to Mówimy, że w kwestii długu publicznego liczonego tego metodą brukselską on ma wynieść 1,7 biliona, według państwowego 1,3, 400 różnicy, to są pewnie 400 miliardów, to są pewnie te pieniądze z funduszy, ale porozmawiajmy o innych. Pani redaktor, wejdę panu w słowo, to rzeczywiście brzmi dla nas jako obywateli bardzo niebezpiecznie, ale też pamiętajmy, że poziom długu dzisiaj w Polsce oscyluje wokół 50%. Niestety są też państwa w Europie, które sięgają poziomu prawie 150%, więc jeżeli ktoś patrzy tylko i wyłącznie przez pryzmat postrzegania prywatnego, bo dla mnie, zresztą jak dla każdego Polaka, miliard złotych wydaje się wręcz niewyobrażalną kwotą, to proszę mi wierzyć, w zakresie państwa trzeba troszeczkę inaczej przyglądać się tym pieniądzom, ich wartościom, bo trudno jest porównywać nasze prywatne portfele do portfela państwa, bo to jednak zupełnie co innego. No trudno, ale porozmawiajmy o innym. Polskie finanse, proszę mi wierzyć, są bezpieczne.
o innym portfelu. 1,7 miliarda złotych kar już potrąciła nam Bruksela z tytułu oczywiście nierespektowania wyroków TSUE w sprawie Turowa i sądownictwa. Na kolejne potrącenie czeka już 124 miliony euro, czyli prawie 600 milionów złotych. Czy nas stać na takie coś? Na pewno nas nie stać, żeby na poziomie Unii Europejskiej były wprowadzane różne systemy wartościowania również państw. Panie redaktor, przypomnę nam wszystkim, bo my często od tego uciekamy. Podobne rozstrzygnięcia w przypadku wielu innych państw TSUE zapadają w stosunku do, rzekłbym nawet chyba większości państw Europy. I tego typu środki nie są stosowane w stosunku do innych. Więc ja bym raczej dzisiaj skupiał uwagę na tym, że jeżeli mamy być wszyscy tak traktowani, to powinniśmy być tak wszyscy traktowani. Polska nie powinna być tu w jakiś sposób, powiem otwarcie, negatywnie wyróżniana, bo w TSUE, proszę mi wierzyć, większość państw Unii Europejskiej prowadzi swoje spory, co też jest naturalne, bo do tego ten sąd został stworzony. Ale panie pośle, no premier zgodził się na powiązanie, na mechanizm powiązania praworządności z unijnymi pieniędzmi, więc tutaj nie ma się redaktor... A poza tym jest kampania wyborcza i wyborcy w końcu się chwycą za swoje portfele i powiedzą, no dobra, ale gdzie jest kasa? Co nas obchodzi, że Zbigniew Ziobro kłóci się z Komisją Europejską, czy też Jarosław Kaczyński kłóci się z Komisją Europejską? Ale to nie chodzi o Zbigniewa Ziobrę, ani o Jarosława Kaczyńskiego. Tu chodzi o to, żeby te pieniądze nie zostały Polsce wypłacone. I jeżeli ktoś myśli, że Donald Tusk rządzić będzie w Polsce i dostanie te pieniądze, to jest skrajnie naiwny, żeby nie nazwać tego mocniej. Ale to jest tytułem mojego komentarza. Ale odniosę się również do tego elementu praworządności. Panie redaktor, nigdzie w przepisach europejskich w żaden sposób praworządność nie została zdefiniowana. Dzisiaj mamy do czynienia troszeczkę z taką sytuacją falandyzacji wyobrażenia poszczególnych urzędników na temat tego, co to znaczy praworządność. Jeżeli ta praworządność zostanie określona, jeżeli ona zostanie przyjęta w traktatach przez poszczególne państwa, to wtedy będziemy mogli mówić o tym, że nie trzymamy pewnych ram, najprościej mówiąc. A jeżeli ta sytuacja nie została określona, a nie została, panie redaktor, to praworządność powinna się odnosić do systemu ustalania prawa w poszczególnych państwach europejskich. I przypomnę, bo niektórzy, szczególnie nasi oponenci, próbują zawsze o tym zapominać albo przemilczą to. Jeszcze raz przypomnę. Komisja Europejska, Parlament Europejski nie ma tytułu żadnego do ustalania wewnętrznego dotyczącego realizacji systemu sprawiedliwości w żadnym państwie. Żaden traktat europejski nie przekazał strukturom prawa, przepraszam, strukturom instytucji europejskich tego prawa. Więc ja myślę, że część, ale komisja, szczególnie komisja urzędników to Komisji prosto. Europejskiej, coraz częściej zaczyna doprowadzać do sytuacji, w której próbuje wejść w rolę ustawodawcy poszczególnych państw, czy też roli Komisji Europejskiej, czy też Rady Europy. Ja bym zastanowił się nad tym, czy rzeczywiście część urzędników w tym momencie nie przesadza, bo nie może być takiej sytuacji, że będą stosowane w zależności od tego, jaka pani albo pan z szacunkiem do tych państwa no, będzie reprezentowała grupę polityczną, tak będzie ustawiała poszczególne państwa w kącie. To doprowadzi do dużego kryzysu europejskiego i myślę, że ci państwo w końcu sobie powinni z tego zacząć zdawać sprawę. Jednym słowem, nie będziemy, znaczy będziemy umierać za Zbigniewa Ziobro i jego pomysły w sądownictwie, bo Komisja Europejska dosyć prosto to definiuje, że ponieważ polskie sądy mogą sądzić również obywateli z innych państw Unii Europejskiej, to żeby ci obywatele mieli prawo do niezawisłych sądów, do wszystkiego tego, co jest, proszę co, jest, mi wierzyć, co jest zapisane. Bo system sądownictwa w Polsce został ukształtowany na podstawie przepisów prawa Polski, które są honorowane na bazie Unii Europejskiej. Żaden przepis prawa, jeszcze raz powtórzę, na poziomie traktatu, jeżeli mówimy w ogóle o porównywaniu choćby konstytucji do traktatu, bo rozporządzenia są aktem zdecydowanie niższego rzędu w Unii Europejskiej, jak choćby konstytucja, nie dają żadnej instytucji europejskiej prawa do kształtowania systemu prawnego żadnego państwa. Panie redaktor, to jest falandyzacja przez urzędników tego, co by chcieli, a nie tego, co jest zapisane.
Dobrze, a znamy jest to, co znamy jest normą prawną, a nie wyobrażeniem jednej czy drugiej pani czy pana w Brukseli, z szacunkiem do tych osób. Znamy argumenty jednej i drugiej strony w tej sprawie. Ja pytam o taki pragmatyczny wymiar, że po prostu tej kasy nie ma w Polsce i mało tego. A ja zapytam mówi inaczej. Się, mówi się, ale nie, najpierw ja, proszę bo bardzo, jeszcze proszę, nie skończyłam. I co będzie, jeżeli taki sam los spotka ten duży budżet, czyli tą siedmioletnią perspektywę finansową? No to jeżeli pani redaktor miałoby dojść do złamania konstytucji polskiej, miałoby dojść do złamania traktatów europejskich, to wtedy Unia Europejska staje się ciałem, które jest zarządzane przez kilku mniej bardziej wpływowych urzędników związanych z grupą polityczną, jedną czy drugą. I teraz ja pani postawię pytanie. A co by było, gdyby sytuacja była w Polsce odwrotna? Wyobraźmy sobie hipotetycznie, rządzi Donald Tusk. Po drugiej stronie w Parlamencie Europejskim rządzą ludzie przeciwni jemu i mówią, jak nie zetniecie Tuska, to nie dostaniecie. No, czy pani by się na to godziła, pani redaktor? Ale gdzieś jest punkt przegięcia. No ale nie o tym, nie o tym. O tym jest właśnie ta dyskusja, pani redaktor, czy przestrzegamy prawa, czy też będziemy go układać pod potrzebę jednej, czy drugiej, trzeciej osoby. No dobra, czyli, ale tak podsumowując i właśnie już kończąc ten wątek, czyli machamy ręką na te miliardy. Nie, oczywiście, że nie machamy. Komisja Europejska co więcej jest zobligowana do wypłacenia tych pieniędzy, bo Komisja Europejska musi działać na podstawie prawa i w granicach prawa, pani redaktor. Nie ma żadnego umocowania pozaprawnego w stosunku do urzędników żadnego innego państwa, zresztą również Polski, żeby była jasność, bo polscy urzędnicy są tak samo zobligowani do stosowania prawa i funkcjonowania w granicach polskiego prawa i europejskiego. Tych, które zostały przyjęte do polskiego obrotu prawnego. Panie przewodniczący, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Ja na koniec jeszcze... Ale pani redaktor, jeżeli chciałam się zapytać, ulegać presji o to takiej, że jeden czy drugi polityk Platformy załatwił sobie u swoich kolegów przy lampce, nie wiem, szampana, kojaku czy czegokolwiek innego, to, że będzie to Polsce blokowane, to pani redaktor będziemy żyć w anarchii albo w przemocy, a nie będziemy żyć w a nie sądzi pan, bycie, że to świadczy bycie prawa międzynarodowego, który się powinien kierować przepisami prawa. A nie sądzi pan, że to świadczy o nieudolności polskiej dyplomacji po prostu, która nie potrafi załatwić tej sprawy? No Donald Tusk miał odmrozić te pieniądze, mówił, że mają być, do dnia dzisiejszego nie ma, więc to świadczyłoby rzeczywiście o całej klasie politycznej w Polsce, ale tu nie chodzi w żaden sposób, pani redaktor, o Donalda Tuska, o Jarosława Kaczyńskiego, kogokolwiek innego. To jest moment, w którym trzeba przycisnąć Polskę do tego, aby wypłata tych pieniędzy spowodowała dalsze ograniczenia realnie wpływów polskich polityków i polskich obywateli na procesy, wprowadzenia procesów, które są dla części elity europejskiej po prostu wygodniejsze i będą reprezentować interesy tej grupy. To też trzeba sobie jasno zdawać z tego sprawę, bo nikt w Unii Europejskiej, pani redaktor, nie jest tylko i wyłącznie dla solidaryzmu z Polską, nawet Niemcami, Francją. Tam każdy gra swój interes i te państwa będą walczyły o swój interes. No, dlaczego dzisiaj nie rozliczamy Francuzów z tego, co się dzieje na francuskich ulicach? Gdyby się działo coś takiego w Polsce, to byśmy słyszeli, że w Polsce obowiązuje faszyzm. Zresztą takie zostawmy Francuzów. Panie redaktor, próbujemy rozliczać Polaków z tego, w jaki sposób komunikują z Panią Komisją Europejską, powoduje też, że mamy również prawo do tego, aby rozliczać pozostałe inne państwa. Zasady powinny być takie same dla wszystkich. Na koniec chciałam zapytać, bo już i tak jesteśmy bardzo dużo po czasie przez... Z największą przyjemnością z Panią naszą dyskusję, wymianę poglądów. Gigantyczne nagrody w NFZ. Kierownictwo przyznało sobie takie dodatkowe fundusze. Szef NFZ, który zarabia miesięcznie 33 tysiące złotych, dostał 48 tysięcy. Czy pan uważa, że w przypadku tego, co się dzieje w służbie zdrowia, niemożności dostania się do lekarzy, tych kolejek na SOR-ach, takie nagrody są uzasadnione? Wie pani co, ja mam problem zawsze z gradowaniem pracy kogoś innego. Fakt. Wie pani co, to można zapytać, czy szefostwo faktu zarabiając tyle, ile zarabia, nie zarabia czasem za dużo. No nie. Szefostwo faktu gradować. To jest prywatna firma, oczywiście. A to nie jest kwestia naszych wspólnych. Pani redaktor,
Ja jestem człowiekiem, który z natury rzeczy nie lubi gradować ludzkiej pracy, bo bardzo często wygląda tak, że my widzimy tylko to, co sami robimy, a nie dostrzegamy pracy innych. Pamiętajmy też, że to są ludzie o pewnych kompetencjach, które są również wyceniane na rynku. I tych ludzi, żeby móc dzisiaj utrzymać, również w administracji rządowej, samorządowej, bo to nie tyczy tylko i wyłącznie szeroko pojętej sfery publicznej, my tych ludzi też w jakimś stopniu musimy wynagradzać. Dla kogoś, kto zarabia 3,5 tysiąca złotych, to są olbrzymie pieniądze i tu jestem w pełni, się zgadzam. Nawet dla mnie to są bardzo duże pieniądze, mimo to, że ja nie jestem człowiekiem, który specjalnie mało zarabia jako parlamentarzysta. Ale też pamiętajmy, że ci ludzie mogą funkcjonować również na rynku prywatnym. Każdego można potraktować, że w sferze publicznej powinien najlepiej pracować za darmo albo powinien sobie zorganizować pieniądze na życie. Ja jestem tego przeciwnikiem, bo taka formuła powoduje tylko i wyłącznie, że to osłabia nasze państwo i gdzieś jakieś grupy wpływu później mają wpływ na choćby na proces decyzyjny. Ja jestem przeciwnikiem takiego podejścia. Nie będę oceniał tutaj pracy innych osób. Wolę się odnosić do własnej pracy i próbować jej bronić. Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim Państwa gościem. Bardzo panu dziękuję. Serdecznie dziękuję. To jest program Fakt Live. Czas na kolejnego gościa, czyli Andrzeja Rozenka, poseł Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej. Zerkam w kartkę, żeby się nie pomylić, bo to się wszystko szybko zmienia. Dzień dobry, panie pośle. Halo, słyszymy się? Mamy jakiś mały... Tak, dzień dobry, już jestem, przepraszam. O, to już jest super. Chciałbym zacząć rozmowę z panem. Jak mogę, pani redaktor, to na początek pogratuluję stoickiego spokoju. Naprawdę ten festiwal buty i arogancji władzy, który przed chwilą miałem nieprzyjemność wysłuchać. To trzeba mieć stalowe nerwy, żeby tak reagować. No, cierpliwość to moje drugie imię. Podziwiam, tak, naprawdę. To chyba prawda, ale zacznę od tego samego tematu, od którego kończyłam rozmowę z posłem Andrzejem Kosztowniakiem, czyli od tych nagród w NFZ-cie i tych gigantycznych kwot, bo to jest właściwie szef NFZ-u dostał 4000 zł miesięcznie więcej, miesięcznie. W ciągu roku 48 tysięcy. Co pan o tym sądzi? Jest to oburzające, szczególnie patrząc na to, co się dzieje na SOR-ach, na izbach przyjęć, ale patrząc też na to, jak mizerne są wynagrodzenia personelu medycznego. No ale zdaje się, że ta władza już się z nikim i z niczym nie liczy i padło hasło, że trzeba się nachapać za wszelką cenę, bo zbliżają się wybory, być może PiS straci władzę. No i chyba wszyscy się rzucili do rabowania majątku państwowego. Ja po prostu nie mogę zrozumieć tego, co przed chwilą mówił pan przewodniczący Kosztowniak. To nie są jego pieniądze, to nie są prywatne pieniądze, to są pieniądze podatników, nas wszystkich obywateli. I jest zasadnicza różnica, ile ktoś zarabia w prywatnej firmie i to nikomu nic do tego, a ile ktoś zarabia z naszych publicznych pieniędzy. No jak ktoś tego nie rozumie, to się po prostu do polityki nie nadaje i powinien zajmować się zupełnie czymś innym. No a już pomijam te wypowiedzi pana Kosztowniaka, ale proszę sobie przypomnieć, z czego NFZ zasłynął, z czego zasłynęła w ostatnich latach służba zdrowia, z wielu nieudanych operacji, z zakupów maseczek, które okazały się śmieciami, z zakupu przyłbic, które okazały się śmieciami, z zakupu respiratorów, gdzie potem handlarz tymi respiratorami w tajemniczych okolicznościach gdzieś zniknął. No, pani redaktor, za co te nagrody? Ja przepraszam, ale chciałbym wiedzieć, za co te podwyżki? Pan poseł, pana poprzednik w programie mówił o tym, że no, to są fachowcy wzięci z rynku, żeby przyszli do takiej sfery, no to muszą być też dobrze wynagrodzani. NFZ tłumaczy to tym, że to są nagrody za ten czas straszliwy COVID-u, z którym udało się jakby nam uporać. No właśnie i popatrzmy na statystyki. Nadumieralność Polaków jest gigantyczna, jest najwyższa w Europie. I za to ci ludzie dostali podwyżki. To jest absolutny skandal. Porównajmy sobie jakąkolwiek służbę zdrowia w jakimkolwiek innym kraju i popatrzmy, jak ta nadumieralność w związku z COVID-em wyglądała gdzie indziej. Wychodzi na to, że u nas zrobiono to najgorzej
ze wszystkich krajów. Więc ci ludzie nie tyle, że nie powinni dostać podwyżek, oni po prostu powinni zniknąć, powinni być zastąpieni prawdziwymi fachowcami, ekspertami, a nie takimi, którzy kupują respiratory, które się do niczego nie nadają. To już pomijam to, co się dzieje ze szczepionkami teraz, które gdzieś są utylizowane, bo kupiono ich za dużo. Może inaczej, nie kupiono ich za dużo, tylko nie potrafiono ich w taki sposób rozdysponować, żeby ludzie się rzeczywiście powszechnie szczepili. No to wszystko wskazuje na to, że to są nieudacznicy, którzy właśnie teraz dostali po prawie 50 tysięcy rocznie więcej. No, oburzające, naprawdę oburzające, a jeszcze bardziej oburzająca była wypowiedź mojego poprzednika, który na to wszystko pozwala i wręcz się tym szczyci i cieszy się z tego, że ci ludzie dostają więcej pieniędzy. Czas na zmianę tematu i czas na wspomnień czar. Zobaczmy. Jeśli mamy ambicje dołączyć do pierwszej dwudziestki najzamożniejszych krajów świata, musimy wiedzieć, że nie zrobimy tego rękami wyczerpanych i zniechęconych pracowników. Mówimy stop tak zwanym śmieciówkom. Raz na zawsze przyjmujemy zasadę, że niezależnie od nazwy umowa konstruująca stosunek pracy jest umową o pracę w świetle prawa. Ale zanim państwo zacznie wymagać tego od prywatnych firm, powinno samo dać dobry przykład. Odwołam się teraz do pańskiej lewicowej duszy. Państwo powinno dać przykład? No, państwo, politycy powinni dać przykład. W naszym kole ludzie, którzy są zatrudnieni, są na umowie o pracę. No właśnie mówię o umowie... A państwo oczywiście... Ma to sam, w nosie, pan tak. Sam pan wspomniał o politykach, bo okazało się, że Szymon Hołownia, który tak dzielnie perorował o tym w grudniu 2021 roku, jest zatrudniony w partii na umowie. Śmieciówce. Zlecenie na śmieciówce. Co no pan tak. na to? No hipokryzja oczywiście. Chociaż akurat w przypadku przewodniczącego partii, no to jeszcze jestem w stanie to sobie jakoś wytłumaczyć, tak, że chcę minimalizować koszty. Ale już każda inna osoba zatrudniona w partii, czy w klubie, czy w kole naprawdę powinna być na umowie uzusowanej i pełnej. No bo to my dajemy przykład. Jeżeli sami mówimy, że trzeba skończyć ze śmieciówkami, no to sami nie możemy na śmieciówkach zatrudniać. To jest chyba oczywiste. Nie usprawiedliwia pan samego Szymona Hołownię w tej sprawie. Ale dlaczego mam usprawiedliwiać? Pani redaktor się odwołała do mojej lewicowej wrażliwości. Moja lewicowa wrażliwość mi mówi, że każdy pracownik zasługuje na to, żeby mieć zabezpieczoną emeryturę. Te składki służą temu, żeby ludzie w przyszłości, jak już nie będą mogli pracować, radzili sobie jakoś w życiu. I to jest wręcz nasz obowiązek zadbać o to, żeby każdy takie składki dostawał i oczywiście dostawał godną pensję. No ale sam pan powiedział, że w przypadku akurat przewodniczącego partii, szefa partii, czyli no Szymona Hołowni, pan rozumie to w jakim stopniu? No znalazłbym tu jakieś wytłumaczenie, chociaż nadal uważam, że pachnie to hipokryzją. Panie pośle, to teraz jeszcze raz wspomnień czar, tym razem pańskie słowa z 2014 roku. Donald Tusk niczym nie różni się od Kaczyńskiego. Podtrzymuje pan? Nie, to wiem, że wszyscy tak mówią, że to wyrwane z kontekstu, ale oczywiście, że Donald Tusk się różni to zdecydowanie od Kaczyńskiego. Jest to w tej chwili jedyny polityk, który jest w stanie z Kaczyńskim wygrać i jedyny polityk, który jest w stanie scalić opozycję i poprowadzić ją do zwycięskiego marszu w obronie demokracji, w obronie wartości unijnych. Także nawet jeżeli coś takiego powiedziałem, to dzisiaj te słowa się absolutnie nie bronią. Pan powiedział to w kontekście podejścia do kościoła. To było po audiencji albo przed audiencją u papieża Franciszka. No widzi pani, to dużo się pozmieniało od tamtej pory i Donald Tusk już mówi o świeckim państwie, mówi o aborcji, mówi o in vitro. Także ja się cieszę, że takie zmiany zachodzą w politykach, bo to świadczy o tym, że przynajmniej w części klasy politycznej stajemy się państwem bardziej świeckim, bardziej normalnym, czy też bardziej postępowym. A czy jest pan już dogadany w sprawie startu z listy Koalicji Obywatelskiej, czy też no, Koalicji Obywatelskiej? Pani redaktor, no, nawet gdyby tak było, to oczywiście nie pora, żeby o tym mówić.
Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili poszczególne sprawy personalne trzeba zostawić na boku i mówić o tym, co jest najważniejsze, czyli o tym, jak wygrać z PiS-em. A to, czy ja będę w przyszłości w polityce, czy nie, to jest akurat zupełnie wtórna sprawa. Dla mnie najważniejsze jest odsunięcie PiS-u od władzy, dlatego ja od dawna apeluję o wspólną listę całej opozycji, mimo że być może będzie tam trudniej znaleźć dla mnie miejsce, ale nie liczy się tu mój własny interes, tylko liczy się interes, przepraszam za górnolotne stwierdzenie, interes państwa, Polski. Ale coraz częściej widać, że panu jest blisko do Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Czy to dlatego na przykład zniknął pan podczas głosowania 9 marca uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II? Nie głosował pan. Zniknął, to takie określenie trochę, rozumiem, zniknął, poetyckie. Siedziałem oczywiście na sali, wyjęliśmy karty z czytników. Podobnie jak to, ponad 120 posłów Platformy Obywatelskiej. Tak, i bardzo słusznie zrobili to posłowie Platformy. Ja się do tego przyłączyłem. Po prostu uważam, że Sejm Rzeczpospolitej nie jest miejscem do tego, żeby stwierdzać, czy ktoś jest święty, czy nie jest święty. Sejm Rzeczpospolitej nie jest również miejscem do tego, żeby uchwalać, czy jakaś audycja w telewizji była prawidłowo, czy nieprawidłowo zrobiona. To jest po prostu naigrywanie się z parlamentaryzmu. Ja nie chciałem w tym brać udziału i jak widzę, większość opozycji też nie chciała w tym brać udziału. No, większość opozycji po prostu miała problem z tym, taki polityczny problem, żeby nie brać w tym udziału. Bardzo dużo wyborców Donalda Tuska to zwolennicy Jana Pawła II, zresztą jak większość Polaków. No, stosunek się nieco zmienił do papieża tylko w ciągu ostatnich lat, ale nadal on ma wciąż o wiele większe poparcie niż na przykład sam Kościół katolicki, i to był problem polityczny. I ja pytam pana jako byłego polityka lewicy, a właściwie obecnego polityka lewicy, dlaczego pan nie zagłosował przeciwko, bo to tłumaczenie o tym, że nie chciał pan brać udziału w tym, że Sejm nie jest miejscem do tego, jakoś mnie nie przekonuje. No dobrze, to porozmawiajmy już o czystej polityce. Przecież wiemy, że Kaczyński tę sprawę wyciągnął po to, żeby mieć potem pałkę do nawalania opozycji. I rozsądna opozycja nie powinna się dawać wpuszczać w takie pułapki. Myśmy tę pułapkę odczytali prawidłowo, każdy zauważył, o co chodzi. Nie daliśmy się w nią wciągnąć. I wydaje mi się, że w dobie startującej kampanii no trzeba być bardzo czujnym i na tego typu elementy zwracać pilnie uwagę, bo i tak media, te tak zwane rządowe, kłamią 24 godziny na dobę, to po co im jeszcze dodawać do tego kolejnego paliwa? My i tak wiemy, co mamy myśleć na temat pedofilii w Kościele. Żadna uchwała tego nie zmieni, ani taka, ani siaka. My i tak wiemy, że papież miał wielkie zasługi dla odzyskania przez Polskę wolności, niepodległości, ale wiemy też, że żadna osoba w naszej historii, żadna wielka postać nie jest jednoznaczna i każda ma swoje ciemniejsze, jaśniejsze strony. Przypomnę chociażby bliskiego mojemu sercu Józefa Piłsudskiego, który odpowiada za zamach majowy i to jest na pewno ciemna strona Józefa Piłsudskiego. Ale ma też piękną kartę lewicową w swojej historii, którą bardzo doceniamy. To są debaty historyczne, one naprawdę nie powinny mieć miejsca w Sejmie. Sejm powinien się zajmować bieżącą polityką i poprawianiem losu obywateli Polski, a nie zajmować się takimi sprawami. To w sprawie bieżącej polityki pan mówi, że jest pan gorącym orędownikiem jednej wspólnej listy opozycji. Dlaczego te rozmowy tak bardzo aż nie idą? W zasadzie większość argumentów już została wyjaśniona. Otóż moim zdaniem kluczowe są finanse i to, że jest taki przelicznik, który odpowiada za wysokość subwencji dla danej partii. I partie, które mają do 15% otrzymują bardzo wysoką subwencję, partie, które mają powyżej 30% otrzymują bardzo niską. Tam jeszcze są odpowiednie progi po drodze. Krótko mówiąc, weźmy przypadek Nowej Lewicy. Gdyby Nowa Lewica weszła w szeroko pojętą listę opozycji,
to mogłaby liczyć na mniej niż 4 miliony rocznie subwencji. Dzisiaj Nowa Lewica otrzymuje ponad 13 milionów rocznie subwencji. No to są zasadnicze różnice finansowe. Myślę, że liderzy partii kierują się między innymi tą sprawą, co ja potępiam, bo uważam, że gdy płonie Polska, to naprawdę nie pora myśleć o tym, ile dany lider partii będzie miał do wydania w przyszłym roku. No ale tak jest, nic na to nie poradzimy. Druga sprawa to są ambicje poszczególnych polityków. Czyli sugeruje pan, że to chodzi, że Włodzimierzowi Czarzastemu, Władysławowi Kosiniakowi, Kamyszowi chodzi po prostu o kasę, tak? Jest to jeden z ważnych elementów, które oni biorą pod uwagę. I drugi element to są ambicje poszczególnych polityków. I teraz proszę sobie wyobrazić jedną wielką listę opozycji. Na tej opozycji mało znane nazwiska, być może bardzo przydatnych w pracy sejmowej posłów, którzy tam zginą i nie zostaną wybrani, bo po prostu są nieznani. Ci sami nieznani posłowie, gdy dostaną od szefa swojej partii jedynkę tak zwaną, czyli pierwsze miejsce na liście, wejdą do Sejmu. No i oni doskonale wiedzą, jak to działa i to oni są tymi hamulcowymi, którzy też nie chcą dopuścić do jednej wspólnej listy. I myślę, że to są dwie przesłanki, które decydują o tym, że tak ciężko idą te rozmowy. Jeszcze raz powtórzę, obydwie te przesłanki są niczym w porównaniu z tym, czym grozi trzecia kadencja PiS-u, jak fatalne skutki może przynieść dalsza kontynuacja rządów Kaczyńskiego. To ja pamiętam w 2015 roku, jak Ewa Kopacz kończyła swoją kadencję i mówiła wtedy, co będzie, jak PiS przejmie władzę. Wtedy niektórzy mówili, nie straszcie PiS-em. Dzisiaj już chyba nikt tak nie mówi i warto wyciągnąć z tego wnioski i już przestać liczyć na to, że PiS stanie się cywilizowaną partią. Ta narodowo-socjalistyczna partia wychowuje sobie właśnie narodowo-populistycznego koalicjanta w postaci Konfederacji. No i w związku z tym trzeba wszystkie ręce na pokład i działać, żeby zapobiec dalszej degradacji pozycji Polski, wyprowadzaniu Polski z Unii i wielu innym szkodom, które mogą się przytrafić w trzeciej kadencji. Bardzo dziękuję. Andrzej Rozenek, poseł Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej, był moim Państwa gościem. Dziękuję pięknie. Panie pośle. Do widzenia. A ja pięknie dziękuję Państwu za uwagę, za komentarze i zapraszam na kolejny program Fakt Live jutro w samo południe.